smakkujaw.pl Podgrzybki w śmietanie z makaronem. Przygotuję dzisiaj swoje ulubione danie. Będą to podgrzybki w śmietanie serwowane z makaronem. Mamy tutaj już obgotowane podgrzybki. O, taką porcję. Pięknie wyglądają, przepięknie pachną. Zużyjemy pół porcji makaronu, czyli 250 g. Jest to makaron rurki. Żeby nasze grzybki były smaczniejsze, dodamy również, no tak około 15 deko boczku, również go podsmażymy, to jest około 1/3 tej porcji. Wykorzystamy również dwie cebulki, natkę pietruszki, grzybki usmażymy na oleju kujawskim oczywiście. Do przyprawienia wykorzystamy sól i sporą porcję świeżo zmielonego pieprzu. I oczywiście jak śmietanie, no to będzie potrzebna śmietana i tutaj mamy 400-gramowe opakowanie śmietanki, którą można wykorzystać do zupy, do wszelkiego rodzaju sosów. Zaczynam od ugotowania makaronu. Do wrzącej wody, którą oczywiście osoliłam, wlewam dosłownie kilka kropel oleju, wtedy mamy gwarancję, że makaron się nie sklei. Wrzucam kostkę rosołową. Oczywiście można tego nie robić, ale zapewniam, że tak ugotowany makaron na pewno lepiej smakuje. Zamieszam, kostka nam się rozpuściła i tak jak powiedziałam, pół porcji makaronu. O. Przemieszam i gotuję oczywiście al dente, czyli tak, no, żeby nie był mocno rozgotowany. Makaron się gotuje, a ja w tym czasie pokroję boczek. Najpierw robię to na takie plastry. Oczywiście usunęłam skórę w boczku. No, a potem pokroję kosteczkę. Boczek wędzony mam już pokrojony. W międzyczasie posiekałam cebulkę, a zatem wszystkie składniki mam już gotowe i zaraz będę smażyła. Na rozgrzaną patelnię wrzucam boczek. Ja nie dodaję na razie tłuszczu, ponieważ boczek nam się wytopi i tłuszcz będziemy mieli z boczku. Boczek nam się ładnie przerumienił. Ja dodam teraz odrobinę oleju. O, tyle starczy. Wrzucę cebulkę. Będę ją smażyła do momentu zeszklenia. Wszystko przemieszam. Odrobinkę zmniejszę gaz. O, i troszeczkę posolę. Cebulka nam szybciej zmięknie. Cebulkę mamy ładnie zeszkloną, a zatem wrzucam grzybki. Ja nie kroiłam, ponieważ mamy tutaj takie niezbyt duże okazy. Poza tym lubimy, jak grzybki są nieco większe, jak są wyczuwalne. I tak będę to dusiła około 10 minut. Grzybki nam się smażą. Nasza patelnia cudownie już pachnie. Ja teraz posiekam natkę pietruszki, którą oczywiście posypię nasze cudowne i smaczne danie. Grzybki mamy już pięknie podsmażone. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda, cudownie pachnie, a zatem czas na śmietanę. Śmietankę mamy już dodaną. Teraz to wszystko przemieszam i jeszcze podduszę około 2-3 minut i potem ostatecznie doprawię sporą porcją świeżo zmielonego pieprzu. Nasze danie mamy prawie gotowe, a zatem wsypuję, tak jak powiedziałam, solidną porcję pieprzu i jeszcze odrobinę soli. Wszystko przemieszam. Za moment spróbuję i jeśli będzie ok, wyłączam gaz i podaję za chwileczkę nasz pyszny obiad, podgrzybki w śmietanie z
z makaronem. O, teraz spróbuję. Sosik jest rewelacyjny, nic już mu nie brakuje. Nasze pyszne grzybki w śmietanie przełożyłam do takiego dużego gara. Oscedziłam oczywiście makaron. Przerzucam makaron do grzybów, do sosu. Wszystko przemieszam i za moment podaję do stołu. Ale przepięknie pachnie. Moja praca szczęśliwie dobiegła końca. Pyszne danie, którym głównym składnikiem jest podgrzybek, jest już gotowe. Nasze danie cudownie pachnie. Zaręczam też, że super smakuje. I jeszcze odrobina zieleniny, świeżej natki pietruszki dla ładnego wyglądu, dla poprawienia smaku, dla zdrowotności. O, tyle myślę, że będzie w sam raz. I listeczek jeszcze na wierzch. O. Gorąco polecam to pyszne danie. Jest naprawdę smakowite. No, odrobinę czasu spędziłam przy patelni, ale trud się zapewne opłacił. Jest to moje ulubione danie i moich przyjaciół. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.